A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku porządki w magazynie. No, trzeba sprzątać, moi drodzy. Zobaczcie posadzkę. Nigdy tej posadzki nie pokazywałem. Pamiętacie, jak tu się mordowałem? No, moi drodzy, takie rzeczy to chyba tylko u mnie. Jeszcze mi beczka spadła. Ja pierdykam, a dopiero połowa. Będę musiał chyba resztę spierdalać. No nic, dobra, ja tu się męczę. Chociaż pogoda jest. No kurwa, no ja to mam szczęście. Chyba tę część to chyba zalałem ręcznie wszystko. Widzę, że kontrola była. Była kontrola, był inspektor nadzoru budowlanego typu kot. Łapiasty, to chyba była gruszka. Widzę takie delikatne, bo Gucio był wtedy jeszcze malutki i miał mniejsze łapci. Bo wiesz, ja wtedy nie pokazywałem, zalałem i nie pokazałem. To troszkę się tutaj pokrzywiło, no. Przydało się, bo tutaj ten kanał jest. Ten kanał może jeszcze będzie robiony w tym roku, może nie. Bo tutaj muszę jeździć paleciakiem. Czyli tu chcesz magazynować kartony, prawda? Tak, tu będę magazynować. Tu będzie część magazynowanych kartony i tam część będzie przy suszarni od razu, bezpośrednio. Tam, gdzie te maszyny są pochowane, także. Szybkie wyjaśnienie, o co chodzi z kartonami? No, że w tym roku będziemy magazynować, raczej wyciągać w kartony i będziemy sprzedawać w kartonach. Co to będę opowiadał? Jeszcze nigdy tego nie miałem i nie będę się tutaj wychwalał, no. Ale jakąś wiedzę chyba masz, prawda? No, jakaś tam wiedzę mam. Musiałeś zaczerpnąć jakieś wiedzę, żeby w ogóle przejść na tą technologię, no bo wiesz, ja to wcześniej już dużo myślałem, bo widzisz, i przez to utwardziłem tutaj ten magazyn. Że po tym magazynie będzie można sobie spokojnie tutaj jeździć, no. Także tu będą drzwi rozsuwane. To będzie, o, to. Tylko ja tutaj połączę jakoś, tutaj zrobię suwnicę. I cyk, cyk, to można będzie nawet... Na jakiej wysokości chcesz robić? No, do belka. Do samego belka to przyczepię. Czyli taka modernizacja magazynu. No, taka częściowo. I wiesz, i tu sobie otworzę, cyk, czy z jednej strony, czy z drugiej strony. Bo później, abym miał wózkiem wjechał, o. Tu mi wystarczy to otworzyć, no. A tu sam raz zrobiłem sobie na połowie, wiecie. To ja już myślę dużo wcześniej, co będzie. Tego ładunku to się nie spodziewałem, no. Tego, co tu jest w samochodzie, chociaż część osób się domyśla, co tu jest, bo już tam parę razy było zapowiadane. To na bieżąco ogląda, ten wie, co w środku jest. Nie spodziewałem się. Człowiek by pomyślał, a wiecie co, dużo wcześniej można było to zrobić. Nie wiem, może to już uprawa się już będzie kończyć. No trudno powiedzieć, no. Nie wiem, na razie... Nie jest źle. Nie jest nie wiadomo jaki duży koszt. Tylko wiesz co? Ty tu będziesz mi podawał. Chcemy to rozładować. Tak, teraz. Trzeba to rozładować, bo tak. Tu jest w całości, jak nam się uda, wiesz? Wyciągnąć to w całości tutaj, całą paletę. No, tak, tak, bo należy. To postawimy ją i rozetniemy w pół i wniesiemy. My tu się przygotujemy do wyciągania, a wy oglądnijcie załadunek włókowej. Cały słupek włożymy pod no, bok, no. A drugą rozłożymy obok. No na to wygląda, jak wyjścia nie ma. Przejdzie? Patrz, nie wejdzie, chłopcy, nie wejdzie. Ale chłonny ten samochód. Mój znajomy poszedł po choinki do lasu, to z leśniczymi wróć. Bo się zgubił. Proszę bardzo, zdrówka wam życzę. No, wiesz co? Dobra, zarzuć to, ja to pomalutku już noszę. Może będzie. Trzyma się jakoś? Ładnie się równo rozłożyło. Multiplaty. Cały samochód. Sztuk? 720. 720, tak? 240. A jaki wymiar? 40 na 60 chyba. Multiplaty nie są nowością, bo już od pewnego czasu są styropianowe, są plastikowe. Wymiar to jest no 60, taki niecałe 60, niecałe 40. 240 oczek bym powiedział. I to jest tak, nie ma na razie dosiewnika do niego, bo znaczy to chyba będziemy zamawiać w tej firmie tam włókowej. Są na 260. Są na 210. Na 160 są. Na 160 są, ale nie ma chyba jeszcze na 240. Chyba, że się mylę, no to nie wiem. No na razie nie mogliśmy namierzyć siewnika. Także no, nam tu chyba jeszcze zostało miesiąc, ale coś się chyba da radę zrobić, prawda? A ty chcesz robić hydroponikę, czy w jaki tak, sposób? Tak, to mówiłem, że ten w małym tunelu, tam gdzie mamy w dużym, to robimy tradycyjny rozsadnik. Robimy tradycyjny rozsadnik. Zrobimy na połowie tego małego. Czyli tam podejrzewam, że wejdzie jakiś na hektar lub więcej, jakiś może hektar 50, coś takiego. Zrobię tam baseny, postaram się zrobić baseny, bo jeszcze jest trochę czasu. Nasiona już zakupiłem w otoczce,
Także. Jaką odmianę? A nawet nie wiem. Wiem, jakaś inna. To ta konserwa na filmie. Bo kupiłem 28. Ten niemiecki. HV28. HV28. Ja to zawsze mówię 28 i każdy wie, o co chodzi. Duży tunel, tradycyjny rozsadnik, a to na próbę zobaczymy. A zakupione jest na całości, już nie chciałem. Podejrzewam, że za rok czasu będzie jeszcze droższe. No bo wiecie, styropian, ocieplenia, wiecie, dotacje, dofinansowania na ocieplenia budynków. I styropian pójdzie znowu w górę. No. Jaka cena? Czym więcej, tym taniej. Zaczyna się od 8 zł. Tak, bo ktoś tam nawet przyjechał, zakupił chyba 1000 sztuk. No to na pewno miał jakąś inną cenę. No. Będziemy działali, no. Będziemy się uczyli. No. Nie powiem, takie styropianowe można z powodzeniem też i na piasku postawić. Prawda? Można piasek. Ale te też są inne. Ten nowszy typ charakteryzuje się tym, że jest okrągły. Kiedyś były też okrągłe. Albo chociaż nie wiem już. Wiem, że były kwadraty. Prawda? Przy multiplatach o ilości oczek 260 stwierdzono, że jest troszkę za gęsta nasada. I zaczęła gdzieś, nie wiem, wkradać się zgnilizna. No to zaczęli zmieniać na 210, bo wiem, że 210 tylko... Tylko nie wiem, czy w styropianach. Wiem, że 210 to jest w takich plastikowych. I też na wodzie, bo to się... to musiałbym dużo tłumaczyć, no. Że tak z jednej strony się zakłada, z drugiej się nie zakłada i to pływa, no. Także tutaj zrobiono tak po środku, między 210 a 260, to zrobili 240. Nowość, zawsze po sezonie powinno się odkażać. My mamy na razie nowe, także z tym odkażaniem nie będziemy nic, ale z odkażaniem jak można, na przykład można robić miksturę. My mamy na przykład taką wannę, można po prostu zanurzyć w wannie. Ale czym, prewikurem? Nie, tam jakiś specjalny jest środek do odkażania styropianów. Także można całkowicie zanurzyć, wyciągnąć tam, żeby obsekło, no i poskładać. No wiecie, bo jednak te choroby są przenoszone z jednego roku na drugi. No. Nic więcej nie powiem, bo się nie znam. Chociaż kiedyś miałem plastikowe. To były na piasku. A jak są na piasku, to one naprawdę wymagają chyba nawet trzykrotnego albo czterokrotnego podlewania w dzień. Te w basenie, roślinka, to wszystko pływa na wodzie. Rozmieszany jest nawóz. I to po prostu wciąga sobie ten... Niby jest bezobsługowe. No nie wiem, zobaczymy. Nie będę się chwalił, żeby nie wyszło, że ja wielkim ekspertem jestem. Jestem początkujący. Wiesz, może agronomów zaprosimy, nagramy z nimi. No na pewno będziemy musieli się konsultować z tym. No wiecie, ja to napełnić, posieję. No co dalej? Co dalej? Co dalej, to już nie wiem. Wspomnieliśmy o ilości wysadzeń? 31 tysięcy. U nas jest gęsto. Ponad 31 tysięcy wysadzeń jest tam w rozstawie 60 na 80, ale to tak można policzyć, że 70 na 70 i to chyba co 45 cm. 45 odstęp między sadzonkami, no. A między rządkami około 70 średnio. No to 70, no. Dawaj, ładuję, bo to ja już tylko gadam, już, a tu już. Nic nie ubyło. No tak nie mogę tu równo złożyć. No nic, ustawiam sobie. Dawaj, nie ma czasu, ciemno się zrobi. Tutaj początek trochę ciężko jest zacząć. No jakoś powinienem sięgnąć. Czy od razu równo? Aha, dobrze. Jakoś tak to nie idzie. Tu się ułoży równo i tam się kładzie wtedy równo. Myślę, że pęknięte. No to może być zarysowane, to już to wiadomo. No w samochodzie się ruszało na boki. Co to tu? Zacznę sobie skleić do sklejenia modeli kartonowych. Tak, ja pamiętam jak kleiłem, to nie wiem, to były lata 80. To nie było klejów. Budapren nie był tak dostępny. To robiło się ze styropianu. I to pamiętam jeszcze, te styropianu nie było. Topił tylko rozpuszczalnik nitro. Ale to był smród, kurde. Podchodziło pod ten... Pod narkomanię. Pewnie się nikt nie spodziewał, że będzie tu hydroponika kiedykolwiek. Agronomi namawiali, ale powiem, że to już no ciężko co rok jest gorzej te rozsady zerwać. Trzeba rano wstawać, narwać, póki jeszcze tam jakiś cień jeszcze, czy słońce nie jest taki, tunel nie jest taki nagrzany i to jest taki problem z tą rozsadą. No i kolana bolą. Sam jestem ciekaw. Czy to faktycznie tak bezobsługowo? Jak to tak mówili, że bezobsługowo. Woda, czyli roślina ma wodę zapełnioną, tylko trzeba odpowiednie nawozy wymieszać. No ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać.
Trochę może być zimny marzec. Zobaczę, nie będę na razie nic mówił. Wyciągniemy piec z mieszkania. Wstawimy go do tunelu. No ale patrz, zobacz, można było puścić podłogówkę, prawda, wzdłuż. Podzielone na trzy sekcje. To by można było się pobawić nawet. Co, tym kotłem? Tak, a co ty myślisz? No można było pokombinować tam trochę. Opalać go peletem. Jak z tytoniu? To... Nie no. Nie przesada. Byłby samowystarczalny. Słuchaj, jak odnawialne źródło, to odnawialne, prawda? No tak. Bo nie wiadomo, no na pewno będziemy kupować peleciarkę. To jest pewne. Będę próbował pelet robić z owsa. Kartony to mi się bardziej podobały. No tu tak jakoś się... Masz obawy pewne? Kartony wolałem, bo tak jest o wiele lżej. Już się otwiera, moment. Co? Mogę wam? Nie trzeba. Jaki kosmos! To komin będzie? Tak, komin. Jak tu się mysz wpierdzieli, to... Jako? Na podłodze położyłem, żeby tam, wiesz, czasem od spodu mysz nie weszła. Pasowało, żebyśmy to dali radę całości. Postawić i jakoś zaciągnąć. Widzisz siebie? Widzę, widzę. To ile na hektar ma iść? Multiplat? 100 coś. 130? No i chyba więcej. Policzymy zaraz. Chyba więcej. Załóżmy, że 31 tysięcy idzie na hektar, czyli 240 oczek. 130 multiplat razy powiedzmy 10% buforu, czyli 140... 140. 140. 150. A niech ci będzie, 150 na hektar. 130 multiplat trzeba było, żeby wysadzić hektar. Jakby wszystko wyszło. Idealny scenariusz, ale zakładając, że 10% trzeba więcej. 150 załóżmy. Ty ile chcesz rzucić na wodę? 150 w tym roku chociaż. 150, ja tam chyba... No, nie wiem ile. W tym roku to jest tylko takie eksperymentalne. Ile hektarów w tym roku? 10? Nie wiem, z 5 może. No, trzeba trochę więcej. No, trzeba więcej, to ostatnie podrygi, tyton tanieje. Dawaj, kuźwa, chodź z tym penisem. Nie penisem, już nie penis. Penis został w domu. Dawaj, dawaj, pan, bo ja to muszę jeszcze transporterem wjechać tutaj. Łeb mi się grzeje, co ty sobie myślisz? Dawaj, dawaj, to nie ma czasu, ciemno się robi, jeszcze muszę krowy napoić. No, część osób mówi, że w tym na wodzie jest, ma takie tendencje, że to jednak musi być ogrzewanie. Pomyślimy nad ogrzewaniem, no. Puścimy peksa, zrobimy podłogówkę. Podłogówka w tunelu? Tak, tak. Jak my mamy ze skosem, puścimy cztery rury, cztery czy nawet środkiem sześć, tak o wzdłuż. Tam się odpowietrzniki zrobi, puści się pompę. Piec będzie jak nowy. Wrzucimy pelet, zrobimy pelet z łodyg tytoniowych. Ludzie, będzie się działo. Już wszystko wyjęte. To wejść tam do środka? Nie. Okay. Wiesz co? Cofnąć? Do tych dołków? No, jeszcze, jeszcze. Dobra. Paleciak by się przydał. Paleciakiem by tutaj drętnął. No i to lekkie, to jak. Stawiamy to jakoś może. A lampa nie może, aby się nie spierdolił. Dawaj, dawaj szybko. Okej. Okay. Się nie ukształcił. Zrób mi naleśniki. Może jutro będzie zimno? Nie, ja robię sałatkę. Patrz, uszkodziła się. Co myślisz, że złapiemy tą połówkę? Myślę, że tak. Ale ciężkie. O kurczę, na te. Idzie, idą. Dobra. Nie jest źle. Stój. Ja przyszedłem. No. No, idziemy. O. No, trzeba było rozsiąść, jak się poukładać. No. Dam radę, to nie, nie bardzo, prawda? Chociaż... Trzeba było tak tutaj no. Dziury na dłonie zrobić, wiesz? Od spodu. Masz dziury? Jednej piątej, no tak o. A tu masz takie te, no cześć, cześć. A ja tu mam tak o cieniutko. Cieniutko warstwa? No, damy. No, chodzimy. O. Nieco paleciaka. I patrz, to się ułożyło ładnie. Zaczęła truciznę posypać, żeby to czasem mysz się nie wchrzeniła. Taka myśl pierwsza, że postawimy na
paletach. Bo mamy takie większe palety, bo to chyba mają 120 na 120. Ale tak drogą myśl, kurczę, by waszła mysz od spodu, dziurę by się tam zrobiła, wyżarłaby środek. A także tutaj mamy podgląd dookoła. No zresztą część od razu pójdzie na ten, na w tym roku. No. Później się przeniesie do takiego magazynu. Multiplatów jest na 5 hektarów z zapasem. Przy naszej ilości wysadzeń. Przy naszej ilości wysadzeń, tak. No zobaczymy, jak to będzie, będziemy to działać, jak to będziemy robić. Dobra, kończymy na dziś. Także do następnego. Nie spieraj się, k***a, na tych styropianach. Uduszasz ich. Źle kosztowały? Boże!